Witam Państwa serdecznie na wystawie w Damskiej Gotowalni, na której prezentujemy zbiór akcesoriów toaletowych z XIX i XX wieku. Damska Gotowalnia była pomieszczeniem przeznaczonym wyłącznie dla pań, w zależności od jej statusu społecznego i majątku. Gotowalnia była albo osobnym pomieszczeniem, albo gotowalnie też urządzano w sypialniach. Jeżeli chodzi o akcesoria służące do dbania o higienę, to prezentujemy na wystawie umywalnię z blatem marmurowym, na której umieściliśmy podstawowe naczynia do obmywania się, czyli właśnie taką misę z dzbanem na wodę. Taką ciekawostką, którą możemy Państwu pokazać, jest też przenośna toaleta z XIX wieku, która po zamknięciu wieka wygląda jak tradycyjny taboret. Oprócz akcesoriów toaletowych pokazujemy Państwu też akcesoria związane z ubiorem, z dbaniem o włosy. Prezentujemy również zestawy toaletowe, które zawierają w sobie takie przedmioty jak różnego rodzaju szczypce czy kruczki, które pomagały paniom przy codziennej toalecie. Również prezentujemy zbiór bardzo ciekawych ubiorów, przede wszystkim bielizny, która w tamtych czasach była oczywiście tematem tabu, bielizny się nie pokazywało, więc to jest pewnego rodzaju gratka, że możemy oglądać na wystawie damską bieliznę. Jeżeli mają Państwo ochotę obejrzeć z bliska przedmioty kultury materialnej, których na co dzień nie można nigdzie zobaczyć, to serdecznie zapraszam do odwiedzenia Muzeum w Mrągowie w najbliższym czasie.